Witam Was serdecznie z tej strony Matis. I dzisiaj, biorąc pod uwagę nadejście 2019 roku, zdecydowałem o kolejnej fali rewitalizacji części ze starszych filmów na kanale, które nie ma co ukrywać były tworzone przy o wiele gorszym sprzęcie niż mam obecnie. Dlatego też dzisiaj chciałbym po raz kolejny lub może po raz pierwszy dla niektórych z Was opowiedzieć historię o tajnym stowarzyszeniu dziewięciu nieznanych. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i życzę miłego seansu. Zapewne każdy z Was słyszał niegdyś o zakonie iluminatów bądź masonerii, czy też dowolnym innym tajnym stowarzyszeniu z naszego kręgu kulturowego. Jednak pomimo tego, części z nas umyka fakt, że tajne stowarzyszenia istniały nie tylko na terenie Europy, ale i w starożytnych Indiach, czy też innych regionach świata. Jednakże dzisiaj skupimy się na organizacji znanej pod nazwą Dziewięciu Nieznanych, która miała rzekomo powstać z rozkazu ówczesnego imperatora Ashoka. Zgodnie z powielanymi na jej temat historiami, istnienie tej grupy rozpoczęło się w roku 237 przed naszą erą. Tuż po krwawej bitwie, której celem miało być podbicie regionu zwanego Kalinga, znajdującego się obecnie pomiędzy Kalkutą i Madrasem. Ku zaskoczeniu imperatora walki w tym regionie nie przebiegały po jego myśli, w związku z czym całość konfliktu skutkowała śmiercią ponad 100 tysięcy żołnierzy. Gdy jednak zwycięski imperator wkroczył na niedawne pole bitwy, jego oczom ukazał się obraz rzezi, jaką mało kto jest sobie chyba w stanie wyobrazić. Przynajmniej jak na ówczesne czasy. Dlatego też od tamtej pory imperator zdecydował się zmienić swoje podejście do rządzenia i starać się bardziej skupić na integrowaniu ziem, które już posiada, niż na zdobywaniu nowych. Ashoka zmienił również religię swojego kraju na buddyzm, rozprzestrzeniając przy okazji ten system wiary na cały obszar Chin, Indonezji, Nepalu, Tybetu, Mongolii i Ceylonu. Wszystko to jest dostępną powszechnie wiedzą historyczną. Teraz wkraczamy jednak w sferę spekulacji, ponieważ podobno w wyniku zaistniałej zmiany w jego światopoglądzie zwrócił on szczególną uwagę na rozwój technologiczny i jego wpływ na Złotego Świata. Władca miał stwierdzić ze smutkiem, że ludzkość jest w stanie zmienić każde naukowe odkrycie w broń siejącą spustoszenie. Zgodnie z mitami, poprzysiągł on więc stworzenie systemu, który zablokowałby złym ludziom dostęp do takiej wiedzy, tym samym chroniąc rodzaj ludzki przed jej wykorzystaniem w złym celu. I to właśnie w taki oto sposób miało powstać tajne stowarzyszenie określone mianem Dziewięciu Nieznanych lub Dziewięciu Nieznanych Mężczyzn, którego to zadaniem miało być zbieranie całej wiedzy ludzkości, która mogłaby być wykorzystywana do złych celów, oraz wspomaganie badań nad technologią, która mogłaby pomóc w rozwoju rodzaju ludzkiego. Każdy z tych mężczyzn miał otrzymać specjalną księgę, która zawierała całą wiedzę rodzaju ludzkiego z określonego pola tematycznego, którą to jej właściciel miał stale aktualizować i rozwijać. Trudno stwierdzić, czy posada dziewięciu była dziedziczona, czy też może zostawało się nim poprzez polecenie. Jednak niektórzy twierdzą, że w Księgach Dziewięciu zapisany był sekret nieśmiertelności, który umożliwił członkom tego stowarzyszenia na pozostanie na swoim stanowisku przez ostatnie 2200 lat. Nie da się ukryć, że opowieści o tym stowarzyszeniu brzmią jednocześnie fantastycznie i absurdalnie, ale na potrzeby dzisiejszego odcinka przyjrzyjmy się, czym tak naprawdę się zajmowali. A dopiero potem przejdźmy do krytycznej oceny. Wiadomo na pewno, że mężczyzn zawsze miało być dziewięciu. I mieli oni za wszelką cenę unikać udziału w polityce i szeroko pojętym rozwoju nauki, pozostając w cieniu historii jako jej skrybowie. W celu ukrycia swojego istnienia, rzekomo posługiwali się syntetycznym językiem rozumianym tylko przez nich, a ich celem miało być istnienie na marginesie świata i nie ingerowanie w jego rozwój, za wyjątkiem sytuacji, gdy sam rodzaj ludzki potrzebował pomocy. A oto to rzekomo znajdowało się w tych tajemnych księgach. Pierwsza z nich miała zawierać informacje o technikach propagandy i psychologicznej wojny. Zawierała ona też szereg technik socjotechnicznych, służących do manipulowania dużymi masami ludzi. Z racji jej charakteru była ona uważana za najbardziej niebezpieczną z nauk. Tymczasem druga księga zawierała wiedzę o ludzkiej fizjologii, a dokładniej o jej słabościach na różne trucizny. Rzekomo występowała tam też wiedza na temat bardziej wydajnego zabijania lub dosłownego zabijania dotykiem. Trzecia księga miała dotyczyć mikrobiologii, a konkretnie jej wielkiego potencjału do zniszczenia lub uratowania ludzkości.
Niektórzy twierdzą nawet, że wody Gangesu zostały oczyszczone właśnie dzięki mikrobom zaprojektowanym przez dziewięciu na podstawie wiedzy zawartej w trzeciej księdze. Czwarta księga miała zajmować się alchemią, a konkretnie transmutacją metali. I właśnie tą techniką ma się tłumaczyć nagły przepływ złota do niektórych świątyń w czasie wyjątkowo burzliwych okresów w Indiach. Szczególnie ciekawie brzmią też informacje z piątej księgi, która miała omawiać tajniki komunikacji na duże odległości. Włącznie z komunikacją z istotami pozaziemskimi. Z tym, że pojawienie się takiego konceptu w 237 roku przed naszą erą wydaje się bardzo mało prawdopodobne. I to do tego stopnia, że już samo istnienie tej księgi mogłoby podważać istnienie całego tego stowarzyszenia. Choć patrząc na to z drugiej strony, to fakt, że komunikacje z istotami pozaziemskimi określali oni mianem zagrożenia, może być dość znaczący. Szósta księga zawierała w sobie sposób na okiełznanie siły grawitacji, włącznie z instrukcją budowy pojazdu określonego w indyjskich Wedach mianem Vimany. Siódma księga miała posiadać informacje o szeroko pojętej kosmologii i zasadach działania wszechświata, włącznie z sekretem podróżowania szybciej od światła, zaginania czasu i przestrzeni oraz podróży między wymiarami, a zdaniem niektórych nawet podróży w czasie. Ósma księga miała tłumaczyć naturę światła, włączając to zwiększanie i zmniejszenie jego prędkości, zaginanie go wedle woli oraz tworzenie z jego użyciem broni. Tymczasem ostatnia księga zawierała wiedzę z zakresu socjologii, która określała stadia rozwoju cywilizacji, zasady ich wzrostu i upadku oraz sposób na przyspieszenie bądź zatrzymanie tego procesu. Szczególnie ciekawy wydaje się fakt, że mimo iż wiedza zawarta w tych księgach miała być rzekomo otrzymana w tajemnicy, to uważa się, że wielokrotnie dochodziło do tzw. przecieków, dzięki którym ludzkość posiadła sekret aerodynamiki, sterylizacji za pomocą promieniowania czy nawet bomby atomowej. Różnorodne techniki pokroju akupresury czy masażu również miały być rezultatem działania dziewięciu nieznanych. Rzekomo, na przestrzeni wieków dziewięciu dzieliło się swoją wiedzą z niektórymi śmiertelnikami. Przykładem takiej osoby może być chociażby papież Sylwester II, który po powrocie ze swojej wyprawy do Indii posiadał wiedzę, dzięki której tworzył maszyny, które dzisiaj bez większej przesady nazwalibyśmy robotami. Najbardziej znana jest chyba historia głowy z brązu, którą to skonstruował sam papież i która była w stanie odpowiadać tak i nie na zadane jej pytanie. Warto w tym miejscu nadmienić, że mielibyśmy tu do czynienia z rokiem 920, a mimo wszystko Sylwester II twierdził, że jego dzieło to zaledwie prosty automaton. Aż kusi zapytać, co takiego widział on podczas swojej wyprawy do Indii. Oczywiście ludzi takich jak Sylwester II miało być dużo więcej, a najlepszym tego przykładem mógłby być choćby francuski mikrobiolog Louis Pasteur, który wymyślił proces pasteryzacji mleka oraz stworzył szczepionkę na wściekliznę. Do tego zestawienia dochodzą jeszcze osoby takie jak choćby jeden z najważniejszych naukowców w indyjskim programie kosmicznym, Vikram Sarabhai, oraz Jagdish Chandra Bose, uważany za pioniera w dziedzinie rozwoju nauki w Indiach. Rzekomo wszyscy ci ludzie w pewnym momencie swojego życia mieli być wtajemniczeni w starożytną wiedzę posiadaną przez dziewięciu nieznanych. Dopiero teraz przychodzi czas na krótką refleksję. Czy ta rzekomo tajna organizacja faktycznie mogłaby istnieć w takiej formie przez ponad 2200 lat? Nie wspominając już o kompletnym braku źródeł na ich temat. Przynajmniej jeśli chodzi o te internetowe, które zazwyczaj powołują się na książkę autorstwa niejakiego Talbota Mundiego, który wykorzystywał koncepcję tego zgromadzenia jako kanwę dla swoich opowieści i utrzymywał z pełną powagą, że dziewięciu nieznanych faktycznie istnieje. A zatem, czy to tajne stowarzyszenie to jedynie rezultat fikcji literackiej, która przez wiele autorów jest opisywana jako prawda? Czy też może istnieją jakieś źródła pisane, które faktycznie opisują ich działanie i nie opierają się jedynie na spekulacjach? Kto wie? Może dziewięciu nieznanych rzeczywiście istnieje i obserwują oni nasz świat. W zniecierpliwieniu, oczekując na moment, gdy będą mogli uratować ludzkość po raz kolejny. Czy to przed jakąś katastrofą naturalną, czy też przed nią samą. Niezależnie od mojej opinii na ten temat, o tym, czy istnienie tego stowarzyszenia wydaje się wam jedynie fikcją literacką, czy też prawdą, zadecydujcie już sami. No i cóż,
To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję, iż przypadł Wam do gustu, a jeżeli tak, to chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda, lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie, wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.